Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj byłam w parku na spacerze z psem u nas tutaj nad wodą i jak zobaczyłam tak piękny bez, mówię nie, zrobię w domu taki mały deserek, bardzo szybki, kwiaty bzu w placuszkach. Pięknie pachnie, normalnie tak pachnie, a jeszcze zobaczyłam to, że po prostu nie mieszkają w nich żadne robaczki. Piękny, rozkwitnięty. Mówię, nie, no zrobię chociaż troszkę, mówię, takich placuszków. Można je podać z drzemem, można z syropem klonowym, z miodem, z truskawkami, naprawdę ze wszystkim i posypane cukrem pudrem. Tak, od czego, słuchajcie, zaczynamy, już Wam mówię. Ja zrobię tak niedużo, także mam 120, pół na pół po prostu, 250 ml płynu, to znaczy pół szklanki będzie 125 ml mleka, takiego 3-2, niedużo po prostu będę robić i 125 ml wody gazowanej. Damy, ale mówię, to pokażę Wam mniej więcej, jaka ma być gęstość ciasta, bo to nieraz jajko jest różne, o. Ja mam wszystko w temperaturze pokojowej. Wodę gazowaną. Do tego dam łyżeczkę miodu. Gdybyście miodu nie mieli, możecie dać sobie ten cukier po prostu, albo cukier wanilinowy. Ja dam miód, bo uważam, że do tych kwiatków tak miód pasuje. On się zaraz mi rozpuści. Troszkę potrwa, ale będziemy zaraz mieszać z mąką to mikserem albo trzepaczką, dobra? I słuchajcie, do tego jedno jajko. O, jedno jajko. Można zrobić z podwójnej porcji. To wtedy wszystko razy dwa zrobicie, a ja po prostu narwałam troszkę, mówię, będziemy dzisiaj mieli na podwieczorek pół łyżeczki proszku do pieczenia. Tylko zaraz, gdzie co to pierwszy mieszam sobie z tym jajkiem. Pół łyżeczki proszku do pieczenia. O. Szczypta soli, tak, i teraz będziemy, słuchajcie, dawać mąkę. Ja tutaj mam 250 ml, no zobaczymy po prostu, ile mi to zabierze po prostu tej. I dam, słuchajcie, mam jeszcze troszkę otartej skórki z cytryny, ale to opcjonalnie, kto ma ochotę, to doda. Uważam, że właśnie miód i cytryna bardzo pasują do tego smaku. O, dobra. Jeszcze jest za rzadkie. Troszkę więcej, dodam jeszcze z łyżkę taką czubatą. Najważniejsze to jest konsystencja. Takie gęściejsze powinno być ciasto naleśnikowe. Jeszcze. Na naleśniki by było już, a w sam raz. Tylko, że do naleśników dodałabym jeszcze budyń. A do placuszków budyniu nie będę dodawać, bo nie chcę, żeby były. Jeszcze troszkę. Dobra. Bo naleśniki mają być takie, żeby je później ładnie poskładać, a z tego mają być placuszki. No i dobrze. Słuchajcie, odstawiamy ciasto na 15 minut, żeby po prostu wytworzył się gluten. No słuchajcie, ciasto już mi odpoczęło, fajne.
I... A, właśnie, pokażę Wam konsystencję. Właśnie, patrzcie. Bym zapomniała. O, taka gęsta śmietana, słuchajcie. Lejąca się. O, widać? Widać, podejrzewam. Specjalnie pokazuję właśnie, żeby było widać. O. Trochę gęściejsze niż na naleśniki. Nalewamy oleju. Ja, słuchajcie, oleju... Nie na łyżce oleju, ja nigdy nie smażę. Znaczy smażę wtedy, kiedy trzeba, ale uważam, że... Chcę Was ustawić, żebyście widzieli. O. Zapalam gaz. Wlewam olej rzepakowy. Czekamy, aż olej się nam zagrzeje. Będziemy smażyć placki na takim średnim ogniu. Na dużym ogniu będą Wam się po prostu palić. Dlatego dałam tylko łyżeczkę miodu. Nawet można w ogóle nie dać cukru. Dlatego, że lepiej jest je później posypać cukrem pudrem. Albo po prostu, tak jak mówiłam, konfiturami, miodem, syropem klonowym. Co tam sobie będziecie chcieli. Także zaraz do Was wracam. Słuchajcie, olej już mam rozgrzany. I bierzemy się za smażenie placuszków. Ja będę robić to w ten sposób. O, i dam troszeczkę. O, nie za dużo. I następny. Ile Wam wyjdzie? No słuchajcie, to też zależy, jakie duże kwiaty macie. Jedne są duże, drugie małe. Ile, jakie grube placuszki. Ale tak myślę, że z tej porcji... to te 15 na pewno Wam wyjdzie. O. I następny. Tak. I doleję. I w jednym, i w drugim troszeczkę. O. Tak, żeby one nie były takie chudziutkie, ale to każdy robi jak uważa. Tak. Obcinam tylko te grube łodyżki. Ona już mi nie jest potrzebna. Usmażymy do końca i zaraz, a ja już resztę sobie usmażę sama. Aha, i jedno tylko taka rada. Słuchajcie, jak będziecie zbierać kwiatki, to chyba tylko wtedy, kiedy macie zamiar przyjść do domu i smażyć je zaraz, ponieważ one bardzo szybko... o, patrzcie, już trochę. One bardzo szybko więdną. Bardzo szybko więdną. Nawet jak trzymałam w wodzie, to też potrafiły bardzo szybko zwiędnąć. Także ja dzisiaj byłam z psem, przyszłam i od razu je praktycznie smażę. Tam z 10 minut poczekałam, zobaczyłam, czy nie mam jakichś lokatorów, ale miałam bardzo czyste kwiaty, dlatego je wzięłam. Bo ja już na dworze właśnie patrzyłam, że nic tam takiego nie ma. Lokatorek ani lokatorów nie było. I smażymy na złoty kolor, na takim małym ogniu. Nie dawajcie dużego, bo Wam się po prostu spala. Pachną przepięknie. Mówię, z miodem, z syropem klonowym, z drzemem, z truskawkami teraz. Oleju na patelni mam tak ze 2-3 mm. I placuszki już wyciągam. Może tego najpierw, bo ten był pierwszy. Na ręcznik. O. Słuchajcie, jak zawsze będą zdjęcia, pokażę, jak podaję.
Bardzo szybki przepis. Ja już resztę dosmażę sama, bo to będzie taki sam proces. Także jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i pomyślcie, jak będziecie na spacerze o placuszkach. Do zobaczenia. Pa, pa!